Moje serduszko, opatruję wasze serduszka i z przyjemnością chciałbym wszystkim pokazać to, czego dokonał Mariusz Centrowski, którego pewnie znacie z mojego kanału, no i z życia, z którym miałem przyjemność rozmawiać, zrobić taki mini wywiad oraz oczywiście wiele razy wspominam o nim na swoim kanale, dlatego że jest taką motywacją i siłą dla wszystkich tych, którzy uważają, że ich życie się skończyło, załamało, że diagnoza od lekarzy typu choroba, niepełnosprawność, nieuleczalna choroba i tak dalej, po prostu ma się nijak do rzeczywistości i tak naprawdę wszystko zależy od nas, od naszej wiary, od tego, czy pogodzimy się z diagnozą lekarzy, czy powiemy nie i wtedy będziemy wstawać z wózków i będziemy dokonywać cudów. Mariusz jest takim cudem i chciałbym was zaprosić na oglądnięcie programu, w którym wystąpił ostatnio. Jest to program Pełnosprawni i tutaj na TVP Sport HD jest właśnie link i program. Można sobie go oglądnąć. Ja dam ten link pod tym filmem i na moim blogu, aby każdy z was mógł po prostu zobaczyć postępy, jakie wykonuje Mariusz, jak wykonuje postępy osoba, która ma motywację do życia, która się nie poddała i która prosi o wsparcie wszystkich ludzi, którzy chcą zobaczyć ten cud, jak on tego dokona. To jest piękne, co mówi Mariusz w tym filmie. Nie będę wam psuł tej pięknej niespodzianki i cieszę się, że to, co robi, zostało zauważone bardzo mocno przez media i teraz wszyscy go wspierają w tych czasach, w tej zmianie, w tej próbie po prostu wyjścia z tego wszystkiego, co go spotkało. Oczywiście moja prośba do wszystkich osób, które oglądają ten kanał, abyśmy wsparli jeszcze raz Mariusza Centrowskiego. Numer konta będzie tutaj na tym filmie, jest, wyświetla się, będzie też pod filmem, abyśmy wszyscy razem dołożyli tą cegłówkę do tego cudu. I właśnie Mariusz powiedział, że tym, co zrobi, czego dokona, to będzie największe podziękowanie dla wszystkich tych, którzy go wsparli, którzy właśnie dołożyli tą cegłówkę do tego, że on chodzi, że wstał z wózka, że jak powiedział, przebiegnie jeszcze maraton i stoczy pokazową walkę w ringu, aby udowodnić, że wszystko jest możliwe i że wszystko zależy od nas, od naszej postawy. Także bardzo się cieszę, rozmawiałem z Mariuszem w niedzielę po warsztatach, kiedy wracałem do Domciu, rozmawialiśmy chwilę, tak więc bardzo, bardzo się cieszę, że dobry nastrój go nie opuszcza, że ma tą motywację i siłę i jak sam by powiedział, mógłby na rehabilitacji spędzić całe dnie i całe noce, ale wie, że wszystko ma swój czas i miejsce, no i trzeba dać też odprężenie swojemu organizmowi, tak aby ciało fizyczne dostosowało się do zmian. Dla tych wszystkich, którzy rozumieją operacje fantomowe, a raczej rozumieją to, że praca z duchem i z ciałem idzie w idealnej harmonii, ale ciało podlega naszym prawom fizyki i chemii, mogę powiedzieć właśnie, że te prawa fizyki i chemii trochę jakby przedłużają, tak to mogę powiedzieć, albo raczej układają naszą fizykę i naszą materię w idealnym czasie, czyli w harmonii czasie. Zmiana na ciele duchowym i przyjęcie tego na ciało fizyczne może trochę potrwać, ale widać duże postępy na tym filmie i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Mówi też Mariusz o tym, jak pomaga innym ludziom i bardzo się z tego cieszę, że wszystko to, co nas spotyka, może zostać przełożone na pomaganie innym ludziom, na danie im motywacji do życia, na siłę do życia, na siłę do życia. I staram się to robić na moim kanale, ponieważ moja zmiana, również ta moja choroba, pokazuje ludziom, że nic się nie kończy, tylko dopiero coś pięknego się zaczyna i ta podróż może trwać i dojedziemy do miejsca, w którym podziękujemy Bogu za to, co nas spotkało i będziemy się cieszyć każdym dziękuję, które przyjdzie od osób, które powiedzą, dałeś mi motywację do życia, zobaczyłem Ciebie i sam stanąłem na nogi i ja bardzo się cieszę, że takich osób teraz jest bardzo dużo i że cuda w naszym przestrzeni to już praktycznie norma, bo kiedy czytam o tych cudach waszych w swojej skrzynce mailowej, zostaje mi tylko podziękować wam, Bogu, za to, że macie w sobie tyle siły i tą siłą dzielicie się z innymi ludźmi. Zapraszam wszystkich chętnych do oglądnięcia tego właśnie programu z Mariuszem Centrowskim. Można przygotować chusteczki, bo są tam bardzo piękne, wzruszające chwile i widać
wzruszenie u osoby, która właśnie mówi o nim, która opowiada o nim, jak mocne to są wartości, które płyną przez Mariusza do ludzi. Dziękuję i proszę o wsparcie dla Mariusza, kochani. Mariusz, dziękuję za wszystko. Dziękuję za to, że mogłem Cię spotkać i bardzo się cieszę, że Bóg połączył nasze drogi. I jak powiedziałeś, religii jest wiele, a Bóg jest jeden. I to po prostu prowadzi nas do radości i szczęścia i zdrowia. I tego Ci życzę. Dziękuję wszystkim kochanym za wsparcie Mariusza i za oglądanie tego kanału. Bądźcie szczęśliwi i zdrowi.